Witaj w module poświęconym zasadom przygotowania do rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych. Opowiem Ci dzisiaj o pomiarach przepływu i kierunku płynów. Pomiaru dokonuje się korzystając ze stacji i dołączonej do niej sondy pomiarowej, mocowanej do ścianki rurociągu. Zobacz sam. Pomiar wyświetlany jest na panelu LCD stacji. Może być również przesyłany do centralnego systemu zbierającego dane poprzez odpowiedni przewód sieciowy. Niejednokrotnie w instalacjach sprężonego powietrza pojawia się potrzeba pomiaru przepływu i kierunku jednocześnie. Można to zrealizować stosując dwie stacje pomiarowe skonfigurowane na wymianę danych pomiędzy sobą. Każda stacja mierzy przepływ w jednym kierunku, niezależnie od siebie. Trzecia sonda w środku zastosowana jest w celu uniknięcia zakłóceń. Zalety tego typu rozwiązania to m.in. precyzyjny pomiar zużycia w obu kierunkach, oddzielne wskazanie rzeczywistego zużycia, metr sześcienny na godzinę lub metr sześcienny na minutę i tym podobne, oddzielne sumowanie zużycia całkowitego, metr sześcienny lub litr, przekazywanie sygnałów z wyjścia analogowego i wyjścia impulsowego odpowiedniego kierunku przepływu do systemu zarządzającego procesem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.